za to ciepłe przyjęcie. Dobrze jest być tutaj z wami. I bring you greetings from the United Kingdom, where Sebastian and Adam and Shimon and Maria have joined us in the past. Przewożę wam pozdrowienia z Wielkiej Brytanii, gdzie te wymienione osoby już były w przeszłości. And it's a joy to return the compliment and come to you and see you here in Poland. I cieszę się, że teraz mogę się odwdzięczyć i teraz ja mogę was odwiedzić w Polsce. I can also see I have a translator who speaks very quickly. I też widzę, że mam tłumacza, który mówi szybko. Which is excellent. Co jest doskonałe. As long as you can follow him, we're fine. Więc dopóki nadążycie za mną, to powinno być dobrze. Now, as Adam has said, all the teaching over these 2 days is going to be structured around the confession of faith. I tak jak Adam już powiedział, całe to nauczanie przez te 2 dni, które będziemy słyszeli, jest oparte o londyńskie wyznanie wiary, which is itself a summary of what the scripture teaches. Które ma być, jest takim podsumowaniem tego, czego Pismo naucza. So we will be making continual reference to both, obviously. Dlatego stale będziemy odnosili się do obu tych rzeczy. Now when we look at the confession of faith as we have it laid out before us, i kiedy przyglądamy się temu londyńskiemu wyznaniu wiary, chapter 21 concerns the doctrine of Christian liberty. To rozdział 21. Chapter 21 concerns the doctrine of Christian liberty. The one before. Okay, czyli wcześniejszy niż mamy w tych notatkach, stąd moje pytanie. 21 dotyczy doktryny chrześcijańskiej wolności. At the beginning of that chapter, the doctrine is stated wonderfully. I w taki wspaniały sposób ta doktryna jest wyłożona już na początku tego rozdziału. The liberty which Christ has purchased for believers under the gospel consists in their freedom from the guilt of sin. I'm just going to let you translate that because there's no point in me reading the first part. It's just the first part up to that. Okay, dobra. Czyli tłumaczę pierwszy akapit z tego 21 rozdziału. Czyli wolność, którą Chrystus wykupił dla wierzących poprzez Ewangelię, zawiera w sobie wolność od grzechu, od... Po co wyważać otwarte drzwi? Why even better. Drzwi? Even better. Yeah. Okay. Papier byłby wygodniejszy. Tak, super. The paper version would be even more comfortable. Okay, no problem. Mm-hmm. We are improving by the second. Tak, tak. So just the first half of paragraph one. Just the first half. Dobra, teraz będziemy mieli to wszystko doszlifowane. Kto jeszcze chce, to mogę rozwiązać. Where does it end? So it ends with and willing mind. Dobrze, czyli rozumiem, że różne osoby będą mogły śledzić, tak? Czyli 21 rozdział, punkt 1. Chrystus nabył dla wszystkich wierzących wolność, którą obdarza nas Ewangelia. Zawiera ona w sobie wolność od winy grzechu, od potępienia, które przynosi wina, od gniewu Bożego oraz od surowości i przekleństwa prawa Bożego. Obejmuje ona również uwolnienie od obecnego złego świata oraz od rzeczy takich jak niewola szatana, panowanie grzechu, ból, nieszczęścia, strach przed śmiercią, nieuchronność grobu i wieczne potępienie. Ponadto umożliwia nam ona wolny dostęp do Boga i poddanie mu się w posłuszeństwie nie ze strachu, jak to czyni niewolnik wobec Pana, lecz z dziecięcą miłością i ochotą. Wszystkie te błogosławieństwa w większym lub mniejszym stopniu posiadali wierzący w czasach Starego Testamentu, lecz w Nowym Testamencie chrześcijańska wolność znacznie się rozszerzyła. Obejmuje ona uwolnienie od ciężarów nakładanych przez prawo obrzędowe, któremu byli poddani Izraelici, a także większą odwagę w przybliżaniu się do tronu łaski i większą miarę wolnego Ducha Bożego niż to na ogół było udziałem świętych w czasach przedchrześcijańskich. Thank you. Now the reformers and Puritans considered this doctrine of Christian liberty to be of the highest importance.
Reformatorzy i purytanie uważali, że właśnie ta doktryna ma bardzo wielkie znaczenie. Calvin said this: Christian liberty is a matter of primary necessity. Calvin powiedział, że to jest kluczowe i niezbędne zrozumienie tej doktryny. One without the knowledge of which the conscience can scarcely attempt anything without hesitation. To jest doktryna, która powoduje, że sumienie człowieka bez niej w zasadzie nie jest w stanie nic zrobić. It forms an appendix. It goes along with the doctrine of justification. I ta doktryna, ona stanowi uzupełnienie, dodatek do doktryny usprawiedliwienia. Calvin was convinced that the Reformation recovered two doctrines, not one: justification and Christian liberty. I Calvin był przekonany, że reformacja odzyskała nie jedną, ale dwie doktryny, właśnie usprawiedliwienie oraz chrześcijańską wolność. Samuel Bolton said it even more clearly. Jeszcze dobitniej powiedział to Samuel Bolton. There are two great things Christ has entrusted to the hands of his church. Są dwie ważne rzeczy, które Chrystus powierzył w ręce swojego kościoła. The first is Christian faith or justification. Pierwszą jest wiara chrześcijańska albo usprawiedliwienie. The second is Christian liberty. A drugą jest chrześcijańska wolność. As we are to contend earnestly for the faith, i kiedy my mamy zabiegać o wiarę, so we must stand fast in the liberty wherewith Christ has made us free. To mamy właśnie korzystać, stać w tej wolności, w jaki sposób Chrystus uczynił nas wolnymi. And John Owen said that Christian liberty is the second principle of the Reformation. A John Owen z kolei powiedział, że ta właśnie doktryna chrześcijańskiej wolności jest drugą zasadą reformacji. Whereon the reformers justified their separation from the Church of Rome. I to właśnie nią reformatorzy usprawiedliwiali swoje oddzielenie od Kościoła rzymskiego. He said Christian people are not tied to blind obedience to the church. I on powiedział, że chrześcijanie, ludzie, którzy są chrześcijanami, nie są niewolniczo związani posłuszeństwem Kościołowi, but have liberty and are obliged to judge for themselves what they must believe and practice in religion and worship. Ale mają wolność do tego, żeby samodzielnie oceniać to, w co wierzą oraz jak uwielbiają. He goes on to explain how the Church of Rome depends on unthinking ignorance and blind obedience to its laws and decrees. I dalej on tłumaczy, jak Kościół rzymski polega na bezmyślności, ignorancji i ślepemu posłuszeństwu jego dekretom. And the reformers challenge what Owen calls this dung hill. I to reformatorzy z Owenem właśnie nazwali to takim stosem łajna, te wszystkie rzeczy. You see, the problem with the Roman Church, which remains to this day, i problem z Kościołem rzymskim, który trwa do dzisiaj, is that it seeks to control the lives of its followers by means of what Jesus calls the doctrines of men. Polega na tym, że oni starają się, próbują kontrolować ludzi i życie poprzez to, co Chrystus nazwał doktryną ludzką, nauką ludzką. Binding the consciences of the people to their own rules and stipulations which are not commanded in the Bible and which cannot save. I w ten sposób oni wiążą ludzkie sumienia z zasadami i wymogami, które oni stworzyli, a których nie ma w Biblii. Things like confession, penance, kneeling, pilgrimage, the mass. Takie rzeczy jak spowiedź, pokuta, klęczenie w odpowiednim czasie, pielgrzymki i sama msza. The Roman Church says, do these and you will be saved, but it is a lie. Kościół rzymski każe wykonywać te rzeczy i mówi, że wtedy będziesz zbawiony, natomiast jest to kłamstwem. And the reformers set the people free from these human inventions by means of their principle sola scriptura, scripture alone. I reformatorzy wyzwolili ludzi od właśnie takich zasad poprzez tą zasadę sola scriptura, czyli jedynie opieranie się jedynie na piśmie. Thus Luther's great statement at the Diet of Worms. I stąd właśnie pochodzą sławne słowa Lutra. Unless I am convinced by the testimony of the scriptures or by evident reason. Dopóki nie będę przekonany przez pismo albo przez to, co podaje rozum.
For I put my faith neither in popes nor councils alone, since it is established they have erred. Ponieważ nie opieram mojej wiary jedynie na papieżach oraz na synodach, ponieważ już wykazano, że oni często się mylili. I am bound by the scriptural evidence and my conscience is captive to the word of God. Dlatego ja jestem związany przez moje sumienie oraz jestem poddany Słowu Bożemu. I cannot and I will not recant anything. It is neither safe nor right to act against one's conscience. God help me. Dlatego niczego nie odwołam, nie wyprę się, ponieważ to nie jest bezpieczne, żeby działać wbrew własnemu sumieniu. Do tego niech mi dopomoże Bóg. And so through the Reformation we are freed from these doctrines of men. I poprzez reformację myśmy zostali uwolnieni od tych ludzkich nauk. And if we look at chapter 21, paragraph 2, jeśli spojrzymy na drugi 21, paragraph 2, if you could read that paragraph, please. Teraz przeczytam drugi paragraf z 21 rozdziału. Jedynie Bóg jest Panem sumienia. On uwalnia je od wszelkich obowiązków uznania lub posłuszeństwa względem jakichkolwiek ludzkich doktryn czy wymagań, które w jakimkolwiek sensie stoją w sprzeczności z Jego Słowem lub nie są w Nim zawarte. Co więcej, wiara i posłuszeństwo takim doktrynom jest równoznaczne ze zdradą prawdziwej wolności sumienia. Jest to wbrew rozumowi i oznacza jedynie zniszczenie wolności sumienia, gdy ludzie domagają się od swoich bliźnich bezwzględnej wiary, to znaczy absolutnego i ślepego posłuszeństwa. Thank you. So we are freed from the doctrines of men. Dlatego my jesteśmy uwolnieni od tych ludzkich nauk. But does that mean we are now free to do whatever we want? Ale czy to oznacza, że teraz możemy robić cokolwiek nam się podoba? Is it a freedom to do whatever our desires dictate? Czy to jest wolność, która pozwala na robienie cokolwiek nasze pragnienia nam podsuwają? To follow our own passions. By dążyć za naszymi pragnieniami, różnymi rządzami. If that were the case, it would be dangerous because Jeremiah says the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Gdyby tak było, byłoby to niezwykle ryzykowne, ponieważ Jeremiasz mówi o tym, że serce jest zepsute oraz jest niesamowicie podstępne. So if we are free from the doctrines of men in order to do whatever we desire, we are exchanging one bondage for another bondage. Więc gdybyśmy byli uwolnieni od tej niewoli ludzkich nauk do bycia wolnymi na bazie własnych pragnień, to tak byśmy się przenieśli z jednej niewoli do drugiej niewoli. Rather, we are set free to do all that God wills. Dlatego my zostaliśmy wyzwoleni w tym celu, żebyśmy robili to, co jest wolą Bożą. Free to obey Him, free to please Him. Jesteśmy wolni do tego, żeby być Jemu posłusznymi, żeby Jemu się podobać. Free to do everything the Scriptures command. I wolni do tego, żeby czynić wszystko to, co nakazuje Pismo. So since God is our creator, the only way we can live successfully and fruitfully and in true liberty is to follow the instructions laid down in His word. I skoro Bóg jest naszym stwórcą, to jedyny sposób, żeby żyć tą wolnością, to jest poprzez posłuszeństwo jego słowu. Just think of a motor car. Pomyślmy o pojeździe, o samochodzie. A motor car has a designer. Ono ma projektanta swojego. And if he designs it to have diesel as the fuel for the engine. Jeśli z przeznaczenia dany samochód ma być na ropę, but the driver decides he is going to put water in the engine instead because it's cheaper. Ale jeśli z względów na przykład ekonomicznych kierowca stwierdzi, że będzie tam lał wodę, he is going to be free from the maker's rules. I don't need to keep his rules. I'm going to run my car on water. To może być wolny, może być wyzwolony od nakazów projektanta, będzie próbował jeździć swoim samochodem na wodę. His freedom will not take him very far. Ale daleko nie zajedzie na zasadach tej wolności.
In fact, he will destroy the engine of his car. A tak naprawdę skończy się to zniszczeniem silnika jego samochodu. God is our designer. Bóg nas zaprojektował. God knows what is good for us. I Bóg wie, co jest dla nas dobre. True freedom for a human being is to follow God's instructions. Prawdziwą wolnością dla stworzenia, dla ludzkiego, dla człowieka jest być posłusznym Bożym przykazaniom. We are most free when we are most bound to God's word. My jesteśmy najbardziej wolni, kiedy jesteśmy najbardziej przywiązani do Bożych słów. We are most free when we are most regulated by God's decrees. I my jesteśmy najbardziej wolni wtedy, kiedy Boże dekrety najbardziej nami sterują. Our freedom is not a free for all where everyone does what is right in their own eyes, as in the days of the judges. Nasza wolność nie jest taką wolną amerykanką, gdzie każdy robi to, co mu się podoba, tak jak było w czasach sędziów. Rather, our freedom is manifest in our delight to do the will of God as revealed in the volume of his book where it is written, Hebrews 10. A zamiast tego nasza wolność ona wyraża się w rozkoszowaniu się czynieniem tego, co Bóg nakazał w swoim słowie, jak czytamy w Hebrajczyków 10 rozdziale. Verse 7. Hebrews 10, verse 7. 10:7 Hebrajczyków. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Thank you. So, this is where the principle of being regulated by the word of God applies to us. I tutaj właśnie widzimy to, jak ta, albo gdzie ta zasada bycia kierowanym przez Boże przepisy wpływa na nas, odnosi się do nas. If I were to ask you what is the time, gdybym zapytał cię, która jest godzina, what would you do? To co byś zrobił? You would look at your device, your watch, your computer, your phone. Adam is looking at his phone for the time. To spojrzelibyście na swoje jakieś urządzenie, zegarek, telefon, komputer. Do all these devices say the same thing? Czy wszystkie te urządzenia mówią to samo? They do if they are regulated by something else. Tak, jeśli są ustawiane według czegoś innego, tego samego. We know about GMT, Greenwich Mean Time. It is a place in London where the time is regulated. I wiemy, że mamy strefy czasowe, mamy czas GMT, tak, godzinę zero w Greenwich. And everybody's time in the world is GMT plus one, plus two, minus one, minus two. It is regulated. I cały czas na Ziemi jest regulowany według jednego punktu odniesienia. If your device is not regulated by the higher standard, it is useless. Jeśli twoje urządzenie nie jest ustawione według wyższego standardu, to wtedy staje się bezużyteczne. We need to be regulated by the word of God. I my także musimy być wyregulowani, wykalibrowani według Bożego słowa. We need to bring everything to the word of God and see, is it true according to the scriptures? I wszystko musimy przynosić, odnosić do słowa Bożego i sprawdzać, czy to jest właściwe, prawdziwe w odniesieniu do pisma. When you are an engineer and you measure something in millimeters. Na przykład, kiedy inżynier mierzy coś z dużą dokładnością. For the measurement to be accurate, your device, your calibrator, your measuring stick has to be regulated by a standard, otherwise again it is useless. To żeby on mógł dokonać takiego pomiaru z wysoką precyzją, to musi mieć urządzenie, które jest bardzo precyzyjnie wykalibrowane. Inaczej nie będzie w stanie zrobić dobrego pomiaru. And when a builder builds a building, he must follow the blueprint given by the architect. I podobnie, kiedy budowniczy budują jakiś budynek, to oni muszą opierać się o projekt, który został przygotowany przez architekta. If the architect says concrete, then the builder is not allowed to use soup. Jeśli architekt przewidział w projekcie, że budynek ma być z betonu, to budowniczy nie mogą użyć do tego na przykład zupy. If the architect says glass, then the builder is not allowed to use paper. Jeśli w projekcie jest szkło, to nie można zamiast niego użyć papieru. He is not free to do what he wants. He must follow the regulation.
Budowniczy nie ma całkowitej wolności, on musi podążać za tym, co podaje projekt. Now might it be in the churches in Poland and elsewhere? I być może w kościołach w Polsce i w innych miejscach, that having departed from the Roman Catholic Church for good reason, takich, które rozstały się albo odeszły od kościoła rzymskiego i ze słusznych powodów, we have exchanged the bondage of Rome's fleshly rules. To możliwe jest, że ta niewola tych ludzkich zasad pochodzących od Rzymu for another form of bondage, which is our own fleshly desires, została zastąpiona innego rodzaju niewolą, która pochodzi właśnie za podążaniem za naszymi cielesnymi pragnieniami. So we have swung the pendulum from Rome's fleshly rules or doctrines of men to our own fleshly rules and our own doctrines of men, but they're just the same doctrines of men. I w takiej sytuacji przechyliliśmy wahadło od tej niewoli tych cielesnych zasad Rzymu do niewoli cielesnych zasad, które pochodzą po prostu od naszych ludzkich ziemskich pragnień. We need to be regulated by the word of God, not by Rome and not by our own fleshly desires, but by the word of God. A my potrzebujemy być ustawieni według Słowa Bożego, nie według tego, co Rzym naucza, ani nie według tego, czego chce nasze ciało. And chapter 22 in the confession, which is about worship. I rozdział 22 w wyznaniu wiary, który traktuje o uwielbieniu, is the first application of this principle of Christian liberty. Jest pierwszym zastosowaniem właśnie tej zasady chrześcijańskiej wolności. Worship is the greatest privilege and calling of the Christian. Uwielbienie jest najbardziej podniosłym wezwaniem oraz przywilejem chrześcijanina. It is the first and highest display of his liberty in Christ. I to właśnie jest jego pierwszy i główny wyraz jego wolności w Chrystusie. And it must be regulated by the word of God, not by our own fleshly desires. I on koniecznie musi być ustawiony, sterowany według Bożego słowa, a nie według naszych własnych pragnień. This is our subject over these days together. I to jest nasz temat na ten weekend. How we can be free to worship God in the spirit and in the truth. Jak być prawdziwie wolnymi i wielbić Boga w prawdzie i w duchu. Not under the falsehood of Rome's regulations, nie według fałszywych wymogów rzymskich, but also not under the falsehood of our own fleshly desires, ale też nie chcemy być w niewoli naszych cielesnych pragnień, but rather as directed by the word of God. A zamiast tego chcemy, żeby ta dziedzina była ustawiona według Bożego słowa. Now as we come to chapter 22 with that thought about liberty, freedom to worship in our minds. Kiedy mamy w pamięci tą świadomość wolności, kiedy przechodzimy do tego 22 rozdziału o uwielbieniu, the first question that we can answer, to pierwsze pytanie, które możemy sobie zadać, is why should we worship God? To brzmi, dlaczego w ogóle powinniśmy wielbić Boga? And here we are given a very clear answer to that question. I tu mamy bardzo konkretną odpowiedź. Four things. I ma ona cztery elementy. Firstly, we worship God because of his being. Po pierwsze, my wielbimy Boga z powodu tego, jaki on jest. Because of who he is. Z powodu tego, kim on jest. And here we read in the confession, the light of nature shows that there is a God. I w tym wyznaniu czytamy o tym, że ze stworzenia już widzimy naturę Boga. The first and highest reason why we must worship God is because he exists. I pierwszym i głównym powodem, dla którego my powinniśmy wielbić Boga, to to, że on jest, że on istnieje. That is why the atheist is so dangerous. Dlatego ateizm jest tak niebezpieczny. He denies the first and greatest of all realities because he denies the existence of God. Ponieważ on neguje, zaprzecza tej pierwszej prawdzie, że Bóg istnieje. He has no liberty to worship because he does not even know that God is. Dlatego ateista nie ma żadnej wolności do tego, żeby wielbić Boga, ponieważ nawet nie uznaje, że on istnieje. He removes from his thinking the source of all being and all reality. On usuwa z swojego myślenia źródło wszelkiego bycia.
He renders himself incapable of making any sound judgments about anything at all. I w konsekwencji czyni siebie niezdolnym do czynienia zdrowych osądów dotyczących w zasadzie czegokolwiek. The atheist might object, there's not enough evidence to prove that God exists. Dlatego ateista może się sprzeciwiać, że nie ma wystarczającej ilości dowodów, żeby wykazać, że Bóg istnieje. But as the confession says, the light of nature shows that there is a God. Natomiast wyznanie mówi nam, że naturalne poznanie wskazuje, że jest Bóg. All you have to do is open your eyes and look, or open your ears and hear, and you know that God is. Według tego wystarczy otworzyć swoje oczy, użyć swojego słuchu i możemy zacząć dostrzegać, że jest Bóg. As we read in Psalm 19. Jak czytamy w Psalmie 19. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Day unto day utter speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. That's verses 1-4. Niebiosa opowiadają, od drugiego wiersza, niebiosa opowiadają chwałę Boga, firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi już brzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. So there is nowhere in the world you can go and conclude that God does not exist. Wynika z tego, że nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie możesz pójść i na podstawie tego miejsca wyciągnąć wniosek, że Bóg nie istnieje. Because every time the sun rises, God is shouting out again, I am. Ponieważ za każdym razem, kiedy słońce wschodzi, to Bóg krzyczy, że On istnieje. You cannot escape it. Nie można od tego uciec. Unless, of course, you suppress it. Dopóki nie zaczniesz tego aktywnie tłumić. And this is what Paul explains in Romans chapter 1 from verse 18. I o tym Paweł mówi w Rzymian w pierwszym rozdziale od wiersza 18. The ungodly suppress the truth about God in unrighteousness. What may be very clear to them, they deliberately ignore. Paweł mówi, że bezbożni oni tłumią prawdę poprzez nieprawość. Czyli oni celowo, aktywnie wkładają wysiłek, żeby stłumić, żeby zgasić prawdę. Every day the atheist has to work really hard to make sure the truth doesn't affect him. I ateista musi każdego dnia wkładać wysiłek, musi pracować ciężko, żeby ta prawda nie wpływała na niego. That is why atheists are often very tired, very grumpy people. To z tego powodu ateiści często są bardzo zmęczonymi i marudnymi ludźmi. It's really hard work to be an atheist when God screams at you every day. Ponieważ to, I am. To naprawdę ciężka praca, kiedy musisz właśnie wkładać wysiłek, a Bóg każdego dnia krzyczy do ciebie, że istnieje. So we worship God primarily simply because He is. Czyli my wielbimy Boga głównie po prostu dlatego, że On istnieje. And the way in which our culture denies this is the reason for all the confusion, all the foolishness and all the fear that is overwhelming our culture. A sposób, w jaki nasza kultura to neguje i się temu sprzeciwstawia, właśnie powoduje całe to zamieszanie głupstwa i problemy, które mają ludzie. But there is a second reason why we must worship God. Natomiast istnieje też drugi powód, dla którego mamy wielbić Boga. It is because of His authority. I to z tego powodu, że Bóg ma autorytet. So we read, the light of nature shows that there is a God who has lordship and sovereignty over all. I tutaj czytamy dalej, naturalne poznanie wskazuje, że jest Bóg, który ma nad wszystkim panowanie i suwerenną władzę. If God exists, then He must possess all dominion and power. Jeśli Bóg istnieje, to On musi posiadać właśnie wszelkie panowanie oraz wszelką władzę. And if He possesses all dominion and power, then He must be worshipped. A jeśli On rzeczywiście posiada wszelkie panowanie oraz władzę, to uwielbienie jest Jemu należne.
The worship of God is not a choice or an option, it's a necessity. Dlatego uwielbienie Boga to nie jest wybór albo coś opcjonalnego, to jest konieczność. But there is an important clarification required here. We need to understand that God does not need our worship. We must understand God does not need our worship. Natomiast musimy tutaj od razu uczynić ważne sprostowanie i dodać, że Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia. Yes, he is worthy because he has authority, but he does not gain anything from our worship. On jest tego uwielbienia godny ze względu na swoje panowanie, natomiast on niczego nie zyskuje, ono jemu niczego nie dodaje. The idea that God benefits from our worship is a pagan idea, not a Christian one. I to pochodzi od pogaństwa, nie od chrześcijaństwa, że Bóg zyskuje coś dzięki uwielbieniu. If you think, for example, about Paul preaching to the Athenians in Acts 17. I możemy tutaj na przykład skojarzyć rozdział 17 Dzieł Apostolskich, kiedy pan Paweł był w Atenach. He says from verse 24 to verse 27, God who made the world and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is he worshipped with men's hands as though he needed anything, since he gives to all life, breath and all things. You can read. Czyli czytamy od wiersza 24-17 rozdziału. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, i do 27, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. So when we offer up worship to God, we do not make God bigger or greater or better. Więc kiedy my przynosimy Bogu uwielbienie, to nie sprawiamy, że on często staje się większy albo że ma czegoś więcej, nie dokładamy mu niczego. God is never hungry and in need of food. Bóg nigdy nie jest głodny, nigdy nie potrzebuje pokarmu. God is never tired and in need of rest. Bóg nigdy się nie męczy, nigdy nie potrzebuje odpoczynku. God is never short of resources and needing a bit of help. Bóg nigdy nie ma, nie doświadcza braku środków i nigdy nie potrzebuje pomocy. God is never a bit depressed and needs cheering up. Bóg nigdy nie jest przygnębiony i nie potrzebuje pocieszenia. And yet much that is offered up as Christian worship almost feels like that. A jednak wiele z tego, co nazywane jest chrześcijańskim uwielbieniem, tak właśnie wygląda. We misunderstand who God is. Ponieważ mamy błędne zrozumienie tego, kim Bóg jest. As we read in chapter 2 of the confession. I tak jak czytamy w rozdziale drugim wyznania. In paragraph 1. Chapter 2, paragraph 1. W drugim rozdziale, w paragrafie pierwszym. Przepraszam, momencik. Just the first three or four lines. The Lord our God is but one living and true God, whose subsistence is in and of himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but himself, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, who only has immortality, dwelling in light, which no man can approach to, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way infinite. Jest tylko jeden, jedyny, żywy i prawdziwy Bóg. Jest on samoistny i nieskończony w swojej istocie i doskonałości. Tylko on sam może pojąć i zrozumieć swoją istotę. Jest duchem czystym, niewidzialnym, niepodzielnym, bez ciała i zmiennych uczuć ludzkich. Tylko on posiada nieśmiertelność i przebywa w światłości niedostępnej dla śmiertelnego człowieka. On nigdy się nie zmienia. Jest większy niż nasze możliwości pojmowania, wieczny, niepojęty, wszechmogący i nieskończony. How do you make the infinite bigger than infinite? Jak możesz uczynić, żeby nieskończoność była większa niż nieskończoność? How do you make the source of all life more alive? Jak możesz uczynić, że źródło życia będzie bardziej, miało więcej życia? How do you make the self-sufficient God dependent on anyone else? Jak możesz uczynić, żeby samowystarczalny Bóg był od kogoś zależny? It's impossible. To jest niemożliwe.
God needs nothing from any of us. Bóg niczego od nas nie potrzebuje. And if we never worshipped him, it would not make any difference to him. Jeśli my byśmy go nigdy nie wielbili, to nie zrobiłoby to jemu żadnej różnicy. But it would make all the difference in the world for us. Ale to byłaby ogromna różnica dla nas. We need to worship God. My potrzebujemy wielbić Boga. If we do not worship God, God loses nothing, we lose everything. Jeśli my nie wielbimy Boga, Bóg niczego nie traci, ale my tracimy wszystko. We read in Jeremiah chapter 10, w Jeremiasza 10 rozdziale czytamy verses 6 to 10. Jeremiah chapter 10 verses 6 to 10. There is none like you, O Lord. You are great and your name is great in might. Who would not fear you, O King of the nations? For this is your rightful due. For among all the wise men of the nations and in all their kingdoms, there is none like you. But they are altogether dull-hearted and foolish. A wooden idol is a worthless doctrine. Silver is beaten into plates. It is brought from Tarshish, gold, and so on and so on. But the Lord is the true God, verse 10. He is the living God. He is the everlasting King. At his wrath, the earth will tremble and the nations will not be able to endure his indignation. Thank you. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Któż by się nie bał Ciebie, Królu Narodów? Tak, Tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty. Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni. Niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu. Srebro cienko sklepane, sprowadzone z Tarszyszu, a złoto z Ofiru. To dzieło rzemieślnika i rąk złotnika. Ich szata jest z błękitnej i czerwonej purpury. Wszystko to jest robota znawców. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby. So if we do not worship God, we will experience His wrath, His condemnation and His judgment. Dlatego jeśli my nie będziemy wielbili Boga, to doświadczymy jego gniewu, jego sądu oraz jego potępienia. Because he has all authority over us. Ponieważ on ma całkowitą władzę nad nami. So we must worship God because of his being. Czyli my musimy wielbić Boga z powodu tego, że on istnieje. And because of his authority. Z powodu jego panowania. But thirdly, we worship God because of his goodness. Ale po trzecie, my mamy wielbić Boga z powodu jego dobroci. Back to the wording of the confession. I think you have it in your leaflets, in your booklet. Czyli wracamy do 22 rozdziału tego, który jest też w naszym programie. The light of nature shows that there is a God who has lordship and sovereignty over all, is just, good and does good to all. Naturalne poznanie wskazuje, że jest Bóg, który ma nad wszystkim panowanie i suwerenną władzę, jest sprawiedliwy i dobry i wyświadcza dobro wszystkim. He is just and good and does good to all. Jest sprawiedliwy i dobry i wyświadcza dobro wszystkim. You see, this God who is and who has all authority is also good. I widzimy, że ten Bóg, który istnieje i który ma wszelką władzę, jest także dobry. Everything that he does is good. Wszystko, co on czyni, jest dobre. What is the goodness of God? Czym jest Boża dobroć? It is a rich and profound concept that goes to the heart of God's perfection. To jest bogaty i wzniosły temat, który sięga tak naprawdę do samego serca Boga. It stems from his holiness. Ono pochodzi, wywodzi się z jego świętości. Because he is good, he cannot do anything evil or wicked or wrong. I z tego powodu, że on jest dobry, to nie może uczynić niczego złego albo podłego. He abhors what is sinful and cannot have any communion or connection with anything wicked. On brzydzi się tym, co jest grzeszne i nie może mieć społeczności z niczym, co jest nikczemne. James says this in James chapter 1. Verse 13, 16 and 17. O tym mówi Jakub w pierwszym rozdziale, w wersetach. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God.
For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. And verse 16, do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift comes from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Czyli Jakuba, pierwszy rozdział od wiersza 13. Niechaj nigdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusę do złego, ani sam nikogo nie kusi. 16. werset. Nie bądźcie umiłowani, bracia moi. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Because God is good, all that comes from God is good. Dlatego, że Bóg jest dobry, dlatego wszystko, co pochodzi od Boga, jest dobre. He doesn't do what is good by some kind of capricious choice. He does what is good because he is good. Bóg nie robi dobrych rzeczy dlatego, że ma taką ochotę albo kaprys, a on robi dobre rzeczy dlatego, że on jest dobry. He cannot not be good. On nie może nie być dobrym. There is no shadow of turning with God. All is good. Nie ma żadnego cienia ani chwilowego zaćmienia u Boga. Wszystko jest u Niego dobre. And this means that he is worthy to be worshipped. I to oznacza, że On jest godny tego, żeby być uwielbianym. And this goodness of God is his justice, his righteousness and his hatred of all wickedness. I ta dobroć Boga, ona wyraża się w Jego sprawiedliwości i też w Jego nienawiści do wszelkiej nikczemności. In Exodus chapter 34, w 34 rozdziale Księgi Wyjścia, verse 6 and 7, wersety 6 i 7. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie Boże, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. God is the perfection of goodness. Bóg jest doskonałą dobrocią. He is full of pity and grace and mercy and kindness. On jest pełen współczucia, miłosierdzia i dobroci i troski. He is patient and benevolent even towards sinful creatures. On jest dobry i łaskawy, dobrotliwy nawet dla grzesznego stworzenia. He is long suffering towards those who rebel against him and shows them kindness. On ma niesamowitą cierpliwość dla tych, którzy grzeszą i okazuje im dobroć. But because he is good in the end, the sinner must be punished. A dlatego, że on jest dobry, to ostatecznie grzesznik musi zostać ukarany. Wickedness must be judged. Nikczemność musi zostać osądzona. God is good through and through. He cannot ignore wickedness and evil. Dlatego, że Bóg na wskroś cały jest dobry, to on nie może ostatecznie przymknąć oka na grzech i na zło. Yes, he makes his rain to fall on the just and on the unjust. Owszem, on sprawia, że jego deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych tak samo. He sends the sun to shine on the good and on the wicked. On sprawia, że słońce świeci zarówno na dobrych, jak i na złych. But in the end, he will always do what is right and wickedness must be punished. Ale ostatecznie on zawsze uczyni to, co jest słuszne, co jest dobre i nikczemność zostanie osądzona. Yet his greatest manifestation of goodness is in the redemption of his people. Jednak największym wyrazem jego dobroci jest odkupienie jego ludu. As we read in Romans chapter 8, verses 28 to 30. Tak jak czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, wersety od 28. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren.
Moreover, whom he predestined, these he also called; whom he called, these he also justified; and whom he justified, these he also glorified. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. God displays His goodness towards His people in saving them from their sins and taking them to eternal glory. Bóg objawia swoją dobroć poprzez zbawienie człowieka od jego grzechu oraz przeznaczenie, przygotowanie go do wiecznej chwały. And it is in light of this goodness that we are called to worship him. I to w świetle takiej jego dobroci my jesteśmy wezwani do tego, żeby jego uwielbiać. When we think about what we deserve from God, his judgment, his condemnation, and yet we receive from God his mercy and his kindness, how good is the God we are told. I kiedy zastanowimy się, przyjrzymy się właśnie temu, że w obliczu naszej nikczemności i grzechu my zasługujemy na Boże potępienie i sąd, to tym bardziej uwidacznia się jego dobroć, kiedy nie otrzymujemy tego, a otrzymujemy zbawienie i wieczną chwałę. We must worship God because of his goodness. Dlatego my musimy wielbić Boga z powodu jego dobroci. And finally, fourthly, we must worship God because of our ability. I po czwarte, ostatni element, my musimy wielbić Boga ze względu na naszą zdolność. In other words, we must worship God because we can. Czyli inaczej, prościej, my musimy wielbić Boga, ponieważ możemy. The mountains cannot worship God. Góry nie mogą wielbić Boga. The cattle cannot worship God. Bydło nie może wielbić Boga. But we can. Ale my mamy taką umiejętność. This is what we read in the confession. I o tym czytamy w wyznaniu. He is therefore to be feared, loved, praised, called upon, trusted in and served with all the heart and all the soul and all the might. Jest więc godzien, aby ludzie z całego serca, duszy i siły okazywali mu bojaźń, miłość, oddawali chwałę, wzywali jego imienia i ufali mu. God has given us hearts to worship him. Bóg dał nam serca, żebyśmy jego wielbili. God has given us souls to worship him. Bóg dał nam duszę, żebyśmy jego wielbili. God has given us physical bodies, might and strength to worship him. Bóg dał nam fizyczne ciała i siłę do tego, żeby jego uwielbiać. We are made in the image of God, unlike the brute beast, so we have the capacity they lack. Myśmy zostali stworzeni na podobieństwo Boże, w przeciwieństwie do świata zwierzęcego i dlatego my mamy umiejętność, żeby jego wielbić. We have the capacity to fear, love, praise, call upon, trust in and serve God. My jedynie mamy zdolność do tego, żeby okazywać bojaźń, miłować, oddawać chwałę i być posłusznymi Bogu. Because we are not only human beings, but we are believers. We have new hearts. I my nie tylko jesteśmy stworzeniami ludzkimi, ale także my jesteśmy wierzącymi, czyli mamy nowe serce. Our souls have been enlivened and our spirits have been empowered. Nasze dusze zostały ożywione, a nasz duch dostał moc. We have been set free to worship God. I zostaliśmy uwolnieni, wyzwoleni, żeby wielbić Boga. We are able to worship God now, when before we could not. I teraz my jesteśmy zdolni do tego, żeby wielbić Boga, ale kiedyś nie potrafiliśmy tego. And because we can worship, we should worship. I ponieważ umiemy wielbić, to powinniśmy wielbić. Ask a hare, do you have hares in Poland? As in very fast rabbits. Yeah, yeah. Yeah. Czy mamy zające, tak? Zające. Ask a hare, why should it run fast? Czy trzeba pytać zająca, dlaczego, albo czy byśmy zapytali zająca, czy ma biegać szybko, to... Because it can. To on by powiedział, że dlaczego, teraz się zaplątałem, super, i już wracam. Dlaczego zając biega szybko? Bo umie, bo może, tak? That's a lot of words. Ask a lion why it should roar and look majestic. Byśmy zapytali lwa, dlaczego wygląda tak majestatycznie i ma taki okrzyk. Because it can. To tak samo, on tak wygląda i to robi, bo taki jest, bo może.
Ask your pet dog why it should be loyal and look happy when you come home from work. Jeśli byśmy zapytali naszego psa, dlaczego jest nam wierny i dlaczego cieszy się na nasz widok, kiedy wracamy z pracy? Because it can. To tak samo. On it's to robi, bo umie, bo it's może. It's what these creatures were made for. Do tego te stworzenia zostały stworzone. A hare to go fast. Zając do tego, żeby był szybki. A lion to be majestic. Lion, lew, żeby był majestatyczny. A dog to be loyal. A pies po to, żeby był wierny. A Christian to worship God. A chrześcijanin do tego, żeby wielbił it Boga. Is what we were made for. Do tego zostaliśmy stworzeni. It's what we've been remade for. I do tego też zostaliśmy odnowieni. It's the reason for our existence. To jest powód naszego istnienia. It always was from the very beginning. I on był taki już od samego początku. Go back to Genesis chapter 1. Wracamy do pierwszego rozdziału w Biblii. Verse 26. Werset 26. Let us make man in our image according to our likeness. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. And then if you go over the page to chapter 3. I potem w trzecim rozdziale. And verse 8. Ósmy wiersz. Adam heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. I tutaj czytamy o tym, że Adam usłyszał szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym. And in verse 10 we read that he hid himself. I czytamy o tym, że on ukrył się, skrył się. Before Adam sinned, what was he doing in the garden? Ale zanim Adam zgrzeszył, to co on robił w ogrodzie? Every single week on the Sabbath day, and we'll come to that on Sunday. Każdego dnia w sabat i my. On the seventh day, when God came to Adam, he walked with Adam, and Adam worshipped God. Będziemy o tym mówić więcej w niedzielę. Bóg przychodził do Adama i Adam chodził razem z Bogiem w ogrodzie. And he did it because he could. I on robił tak, dlatego że mógł. He did it because it was what he was made for. Chodził z Bogiem i uwielbiał Boga. Mm-hmm. I robił to dlatego, że mógł. Okay, could you repeat? Because now I had to steal you. Okay, yeah, no problem. So he, Adam, worshipped God because he could, because it's what he was made for. Czyli Adam w ogrodzie wielbił Boga, dlatego że do tego był stworzony, dlatego że mógł to robić. So in Mark's Gospel, chapter 12. I w Ewangelii Marka w 12 rozdziale. The Lord Jesus Christ. Pan Jezus Chrystus. Let me turn this up. Verse 29. 29 wiersz explains what humanity was made for. Tłumaczy, do czego ludzkość została stworzona. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. That is what we've been made for. To love God, to know God, to worship God. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Czyli taki był cel człowieka. Człowiek został stworzony po to, żeby miłować Boga z całego serca, z całej duszy i z całej myśli swojej. Nothing elevates our humanity higher than the worship of God. Nic nie jest dobitniejsze w naszym człowieczeństwie niż uwielbianie Boga. In worshiping God we are most human. I poprzez wielbienie Boga my jesteśmy najbardziej ludzcy. We are most heavenly. I też jesteśmy najbardziej niebiańscy. We are most godlike. Jesteśmy najbardziej podobni do Boga. So Psalm 22 and verse 3. Psalm 22, werset 3. The psalmist says, "You are holy. God is holy, enthroned in the praises of Israel. God is enthroned when his people gather to worship him." A to jest u nas czwarty werset w tłumaczeniu warszawskim. A przecież ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela, czyli Bóg jest uwielbiany poprzez Izraela. When we worship God, we are in God's presence and God's glory is displayed
I kiedy my uwielbiamy Boga, to jesteśmy w obecności Bożej i Jego chwała się uwidacznia. Like Isaiah in chapter 6, when he sees the vision of God, God is enthroned as we worship him and his glory fills the place. Podobnie jak w Izajasza w 6 rozdziale wizja Pana na tronie, wtedy właśnie Jego obecność wypełnia to miejsce. In Psalm 148, verse 13 and 14. W Psalmie 148. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His glory is above the earth and heaven. And he has exalted the horn of his people, the praise of all his saints, of the children of Israel, a people near him. Praise the Lord. Psalm 148, 13 werset. Nie chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego, chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja. What happens when we exalt the name of the Lord in worship? Co ma miejsce, kiedy my wywyższamy Boże imię w uwielbieniu? Is God made greater? Czy Bóg jest uczyniony wspanialszym? We have already seen that is impossible. Już widzieliśmy, że to jest niemożliwe. So who is made greater when we exalt God in worship? To kto staje się lepszy albo wspanialszy, kiedy my uwielbiamy Boga? Who is lifted up? Kto jest unoszony albo wznoszony? Who is changed? Kto jest przemieniany? Who becomes more godlike? Kto staje się bardziej boski? We do. We my, do. To my. We are the ones who are blessed when we worship God. To my doświadczamy, doznajemy błogosławieństwa, kiedy wielbimy Boga. What is the preoccupation of heaven? Jakie jest zajęcie? Czym zajmuje się niebo? What are the creatures, the glorified saints and the angels in heaven? What are they doing all the time? Co te stworzenia, które są w niebie, aniołowie i uwielbieni ludzie, co oni robią? Czym się zajmują cały czas? In the picture language of Revelation, the answer is they are worshiping God. To pytanie na to daje nam Księga Objawienia, te obrazy. Oni zajmują się uwielbianiem Boga. Constantly elevating God, honoring God, exalting God. Stale wywyższają Boga, oddają Mu chwałę, uwielbiają Jego. And as the creatures that God has made, supremely humanity, as we elevate God, we ourselves are lifted up. I my, jako stworzenia, jako ludzkość, kiedy my uwielbiamy Boga, my sami doświadczamy, doznajemy wywyższenia. This is why the atheist is so demeaned. Dlatego ateista jest tak poniżony. This is why the atheist is so depressed. Dlatego tak często ateista jest tak przygnębiony. This is why cultures that throw off biblical Christianity slide down into despair. I to dlatego kultury, społeczeństwa, które odrzucają chrześcijaństwo, Boga chrześcijaństwa, one się zapadają w rozpacz. Because we were made for worship. Ponieważ my zostaliśmy stworzeni do wielbienia. And it is only when we worship that we are most human, that we are elevated to the highest place. I tylko wtedy, kiedy wielbimy, to doświadczamy jakby esencji człowieczeństwa i wtedy też zostajemy podnoszeni też na duchu. So we read in Revelation chapter 4. Dlatego w Księdze Objawienia w 4 rozdziale czytamy verses 9 to 11. Od wiersza 9 do 11. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. The early part of Revelation 4 sees God as the Lord of creation. I ta pierwsza część 4 rozdziału pokazuje Boga jako Pana stworzenia. God's throne as the central point
governing all creation. Boży tron jako ten punkt centralny, który sprawuje władzę nad całym stworzeniem. And in these last verses of Revelation 4 we are told what God made everything for. I w tych ostatnich wersetach tego rozdziału dowiadujemy się, w jakim celu Bóg to wszystko stworzył. It is for the display of his glory in worship. Po to, żeby w uwielbieniu została ujawniona jego chwała. And it is as the creatures all give worship and honor to God in Christ that they themselves are lifted up. I wtedy, kiedy te wszystkie stworzenia oddają chwałę i cześć poprzez Chrystusa, to same doświadczają wywyższenia. We must understand that this is why Jesus died. I musimy rozumieć, że to dlatego Chrystus umarł. Jesus died so that we could be set free to worship God. Chrystus umarł po to, żebyśmy my zostali wyzwoleni do tego, żeby móc wielbić Boga. So that we might no longer be in bondage to our own sin and shame. Żebyśmy już nie byli w niewoli naszego grzechu oraz wstydu. In bondage to our own fleshly desires, which as we've seen from Jeremiah are wicked. Żebyśmy już nie byli poddani naszym cielesnym pragnieniom, które jak widzieliśmy w Jeremiasza są nikczemne. But liberated to worship God. Ale żebyśmy byli prawdziwie wolni do wielbienia Boga. The God that we must worship because of who he is. Boga, którego mamy wielbić z tego powodu, jaki on jest. God that we must worship because he has all authority and power. Boga, którego mamy wielbić dlatego, że on ma wszelkie panowanie oraz wszelką władzę. The God that we want to worship because he is all goodness, the perfection of goodness. Boga, którego pragniemy wielbić, ponieważ on jest dobrocią, on jest doskonałością dobroci. In Christ Jesus we are liberated, we are enabled, we are set free to offer up this worship. I w Jezusie Chrystusie my jesteśmy wolni, zostaliśmy uwolnieni do tego, żeby taką chwałę i cześć Jemu przynosić. And so the song of heaven is depicted at the end of Revelation chapter 5, reading verse 12. I widzimy w piątym rozdziale Księgi Objawienia od wiersza 12 pieśń, która w niebie rozbrzmiewa. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Why is he worthy? Dlaczego jest godzien? Because it is through him that we are enabled to enter the presence of God in worship. Ponieważ to przez niego my zostaliśmy uzdolnieni do tego, żeby przyjść do obecności Bożej z uwielbieniem. Through the blood of Jesus shed and his sacrifice made on the cross, atonement has been wrought and we can come to God. Poprzez śmierć i przelaną krew Chrystusa odkupienie zostało wykonane i dzięki temu my możemy przychodzić do Boga i jego wielbić. And we come to God not to get things from him. My nie przychodzimy Boga po to, żeby coś dostać. So we come to God and we say, God, give me this, give me that, give me the other. Here's my list. To nie jest tak, że my przychodzimy do Boga z listą i teraz prosimy go o te wszystkie rzeczy. No, we come to God and we say, God, you are everything I need. To jest inaczej. My przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję. If I have you, I have everything. Jeśli mam Ciebie, to mam wszystko. See, the reason why we know that what is going on in so many churches is not true worship. I sposób, w jaki możemy poznać, że to, co się dzieje w wielu kościołach, nie jest prawdziwym uwielbieniem, is because the worshipers are not satisfied with the worship. Jest, przyczyną jest to, że ci, którzy uwielbiają, nie są zadowoleni z uwielbienia. They go away from the worship wanting more. Oni wychodzą stamtąd i chcą więcej. But if we worship God in Christ, if we come into the presence of God, if we are lifted up into heaven itself in worship, which as we shall see, that is what worship is. Ale jeśli my przychodzimy do Boga poprzez Chrystusa i w uwielbieniu doświadczamy tego wywyższenia, zniesienia na niebiańskie wyżyny, to tym jest prawdziwe uwielbienie. We have already reached the highest point we can get to. To wtedy osiągamy najwyższy punkt, jaki możemy osiągnąć. There is nothing more than this. Nie ma nic więcej w tym. And when you have it, you don't want anything else. Jeśli osiągniesz to, to nie pragniesz niczego Because więcej. You have God. Ponieważ masz Boga. And God is all in all. A Bóg jest wszystkim i we wszystkim. So we read on in Revelation chapter 5,
Verse 13 and 14. Every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them, I heard saying, blessing and honor and glory and power be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. And the four living creatures said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him who lives forever. Dlatego czytamy dalej w Księdze Objawienia 5:13 i słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły Amen, starcy zaś upadli i oddali pokłon. Have you been set free to worship this God? Czy ty zostałeś uwolniony, żeby wielbić tego Boga? Do you know the joy of true worship? Czy znasz radość z prawdziwego uwielbienia? Do you have a living communion with the God that we worship? Czy masz żywą społeczność z Bogiem, którego uwielbiamy? Through the cleansing blood of Jesus, are you able to enter into heaven and walk with God? Czy poprzez oczyszczającą krew Jezusa jesteś w stanie przychodzić do nieba i chodzić z Bogiem? If you have, then you have already tasted heaven. Jeśli tego doświadczyłeś, jeśli to znasz, to już zakosztowałeś nieba. And that is true worship. I tym jest prawdziwe uwielbienie. It is what we were made for. To jest to, do czego myśmy zostali stworzeni. It is the reason why we worship. To jest też powód, dla którego my wielbimy. May the Lord enable us all through these studies and by his grace to come to know not only these things in our minds, but in our experience and in our lives. I niech Pan Bóg pozwoli przez te rozważania tutaj i przez swoją łaskę, żebyśmy te rzeczy mogli nie tylko zrozumieć naszymi umysłami, ale żebyśmy mogli doświadczać w naszym życiu. Dziękuję.